Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Przyznam Wam szczerze, że materiał o pani Katarzynie Łaniewskiej planowałam zrobić w grudniu. Miałam do niego już gotowy scenariusz, niestety nie zdążyłam go nagrać przed śmiercią pani Katarzyny. Niestety dotarła do nas informacja o jej śmierci. Ale wiedziałam, że będziecie chcieli poznać historię życia pani Katarzyny, dlatego że była to aktorka, która emanowała niesamowitym ciepłem. Zresztą dała nam się poznać z ról gospodyń domowych, matek głównych postaci, zawsze miła, zawsze ciepła i niejednokrotnie również bardzo zabawna, sprawiała, że każdy pałał do niej bardzo dużą sympatią. Dlatego dzisiaj przypomnę Wam oczywiście, z jakich ról możecie ją kojarzyć. Myślę, że dla niektórych będzie bardzo ciekawe oglądać panią Katarzynę na zdjęciach z młodości, ale również opowiem Wam, jak wyglądało jej życie prywatne, bo na tym polu również działo się dużo. Zapraszam Was więc, byście razem ze mną uczcili dziś tę wspaniałą aktorkę. Katarzyna Janina Łaniewska-Błaszczak urodziła się 20 czerwca 1933 roku w Łodzi, skąd pochodzili oboje rodzice przyszłej aktorki. Niestety jej dzieciństwo nie było łatwe, a to z powodu wojny. Ale jeszcze wcześniej rodzina dużo się przeprowadzała. Kiedy Kasia miała 2 lata, przeprowadzili się do Lublina, potem do Częstochowy. Jakiś czas mieszkali też na Wybrzeżu, a przed wybuchem II wojny światowej na Śląsku. To właśnie stamtąd w 1939 roku ojciec pani Katarzyny trafił na front. Pracował w wywiadzie w tzw. dwójce. Był działaczem spółdzielczym, byłym legionistą, zamordowany jako element niebezpieczny przez Niemców w Auschwitz. Pani Katarzyna wraz z matką i rodzeństwem przeżyła także powstanie warszawskie. Przeszła przez obóz w Pruszkowie. Później nad dziewczynką i jej rodzeństwem czuwała już mama i babcia. I pani Katarzyna w późniejszym życiu bardzo podkreślała, że obie te kobiety były niezwykle odważne, zorganizowane, dzielne. Ale to właśnie po ojcu, którego straciła w wieku zaledwie 8 lat, odziedziczyła tego aktorskiego i artystycznego bakcyla. Ponoć był duszą towarzystwa, uwielbiał śpiewać, a także pięknie recytował. Ale nie od razu pani Katarzyna uświadomiła sobie, że również jej droga życiowa to ta droga artystyczna. Początkowo ciągnęło ją w zupełnie inną stronę. Jako młoda dziewczyna wstąpiła do harcerstwa, później interesowała się sportem i nawet miała w planie zdawać na studia na Akademię Wychowania Fizycznego. Jednak koledzy namówili ją na pracę w amatorskim teatrze i tutaj okazało się, że to jest prawdziwe jej powołanie. A to wszystko za sprawą małego przypadku. Otóż kiedy jedna z aktorek się rozchorowało, okazało się, że tylko pani Katarzyna pamięta wszystkie jej kwestie. Zagrała w sztuce Mała Gwardia. I poszło jej tak rewelacyjnie, że wszyscy namawiali ją, by zdawała do szkoły teatralnej. I tak się stało, że za sprawą tego małego zbiegu okoliczności, a także tej decyzji zdała do szkoły teatralnej i nie tylko wyszła stamtąd z zawodem, doświadczeniami, ale również z miłością. Na 3. roku studiów poślubiła bowiem aktora Ignacego Gogolewskiego, z którym ma córkę Agnieszkę. I jak sama wspominała, to była miłość taka, no można by powiedzieć nawet, że trochę jak z amerykańskiego serialu, bo ona zaczynała studia, on był wtedy już na 2. roku. Był znany i popularny na uczelni i nikt nie miał wątpliwości, jak się nazywa ani kim jest. Inek był moją pierwszą wielką miłością. Mogłabym napisać książkę. Tytuł: Byłam żoną Ofelia i żyję, mówiła Teresie Gałczyńskiej. Graliśmy razem w ping-ponga, aż ten doprowadził nas do małżeństwa. Po moim 3. roku szkoły teatralnej oświadczył mi się. Kiedy kończył studia, wzięliśmy ślub. Niestety ta historia jak z bajki nie miała happy endu. A na dodatek cała ta sprawa rozegrała się nawet na oczach opinii publicznej, bo sporo mówiono o przyczynach rozpadu tego małżeństwa. A wszystko dlatego, że skończyło się rozczarowaniem, zdradą i rozwodem. Jak pani Katarzyna przyznała, bardzo bolało, ale po latach umiała się nawet z tego śmiać. Zazwyczaj mężczyzna zdradza żonę z młodszą partnerką, ale mój mąż zdradził mnie, o dziwo, ze starszą o 8 lat kobietą. I dlaczego to wszystkich aż tak interesowało? Nie tylko dlatego, że dotyczyło tej aktorskiej pary, ale dlatego, że osobą, z którą zdradził panią Katarzynę mąż, była Irena Dziedzic, bardzo znana prezenterka telewizji polskiej. A na dodatek mieszkała w tej samej klatce 3 piętra wyżej. Mimo wszystko, mimo tego, że nie było to rozstanie w najlepszym stylu ze strony pana Ignacego, To para dogadała się i później żyli w dobrych stosunkach, razem wychowując córkę. Później w wywiadach aktorka też wielokrotnie podkreślała, jak wiele zawdzięcza swojemu pierwszemu mężowi. Wielokrotnie powtarzałam, że z pierwszej miłości pozostał mi największy skarb, Agnieszka, wnuki i umiejętność mówienia wiersza. Inek mnie tego nauczył, mówiła w jednym z wywiadów. Ale cofnijmy się trochę w czasie, bo oczywiście w międzyczasie pani Katarzyna skończyła Wyższą Szkołę Teatralną. Było to w 1955 roku. W czasie studiów należała do Socjalistycznej Organizacji Młodzieżowej ZMP, a następnie do PZPR. Przez wiele lat była świetną aktorką teatralną, która grała w wielu polskich teatrach, m.in. Dramatycznym, Ateneum, Polskim, Narodowym. W czasie stanu wojennego brała udział w koncertach poetycko-muzycznych. Na ekranie debiutowała w nowelce filmowej Sprawa Konia. Pod koniec lat 70. związała się natomiast z opozycją antykomunistyczną, a w latach 80. należała do Solidarności i współtworzyła jej struktury w Teatrze Ateneum. Uczestniczyła w organizowaniu koncertów patriotycznych, a także kolportażu podziemnych wydawnictw. Ale teraz przyszedł czas na opowieść o tej prawdziwej i najważniejszej miłości pani Katarzyny. Drugim jej mężem był Andrzej Błaszczak, któremu nie tak łatwo było zdobyć jej uznanie, z tego powodu, że po pierwszym bardzo dużym miłosnym rozczarowaniu obiecała sobie, że zostanie sama razem z córką Agnieszką. I jak sama mówiła, nie dopadnie jej już nigdy ta choroba, która nazywa się szaleństwo z miłości. Ale co zrobić, kiedy przystojny mężczyzna wpada wam pod koła? Oczywiście, że pierwsza myśl to dzwonić po karetkę, ale w tym wypadku nie było na szczęście aż tak groźnie, choć przyznacie, że sytuacja dość niecodzienna. Otóż pani Katarzyna jechała z córką samochodem, gdy trzech mężczyzn wybiegło na drogę i dosłownie rzuciło się na jej samochód. Okazało się, że jeden z nich spieszył się do żony, która właśnie rodziła mu w szpitalu dziecko. I mimo, że dwóch z tych panów okazało się być kawalerami i obydwoje byli bardzo zainteresowani panią Katarzyną, to po miesiącu zadzwonił tylko jeden. Nie była do tego przekonana, ale tutaj wkroczyła jej córka Agnieszka. Mamusiu, nigdzie nie wychodzisz, umów się z tym panem, poprosiła. I pani Katarzyna poszła na tę randkę i to był bardzo dobry wybór z tego powodu, że później okazał się, jak sama pani Katarzyna mówiła, mężem idealnym. Andrzej wszystko potrafi zrobić. Robi zakupy, gotuje świetnie, znajomi i przyjaciele też chwalą jego kuchnię. Dlatego, choć to ja napisałam książkę kucharską, często udaję, że zapomniałam przepisu, żeby jemu dać pole do popisu, bo w kuchni jest mistrzem. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1984 roku. Dla ukochanej pan Andrzej, który był inżynierem, zbudował dom pod Warszawą. To była ich oaza spokoju, uwielbiali tam razem przebywać, opiekować się ogrodem, pomagał jej w opiece nad córką, wspólnie cieszyli się wnukami Mateuszem i Markiem. Ale sami przyznacie, że po takich przeżyciach z pierwszego małżeństwa raczej trudno się wyzbyć pewnej traumy. I chyba nie tylko ja się nad tym zastanawiałam, ponieważ pani Katarzynie zadano kiedyś takie pytanie, czy bywa o męża zazdrosna? Mój mąż nigdy mi nie dawał powodów do zazdrości, nie musiałam o niego zabiegać. Tworzyliśmy i nadal tworzymy doskonałe pod każdym względem małżeństwo. I jak sama mówiła, ich małżeństwo przechodziło różne fazy, ale nigdy nic nie traciło ze swojej wspaniałości. W starym wieku miłość przechodzi w fazę przyjaźni. Pomagamy sobie, ale wiem, że nadal bardzo się kochamy, mówiła w jednym z wywiadów. Dlatego bardzo boleśnie spadła na nią informacja o raku, na którego cierpiał pan Andrzej. Choroba bardzo szybko się rozwinęła. Pan Andrzej Błaszczak zmarł w kwietniu 2018 roku. Mimo to aktorka nie zrezygnowała z aktywności zawodowej. Ta pozwalała jej przetrwać ten trudny czas. Ale tak jak wam powiedziałam, na początku grywała również w teatrze, dlatego chciałam wam powiedzieć, jakie role wyróżniały się na tle innych. Zagrała rolę smugoniowej w Uciekła mi przepióreczka w Teatrze Narodowym, a także w Teatrze Ochoty rolę matki w sztuce Królik, Królik. A na małym i dużym ekranie mogliśmy ją oglądać m.in. w Doktor Ewie 40-latku, w Labiryncie, Korczaku, Tygrysach Europy. I oczywiście w filmie, który przyniósł jej bardzo dużą popularność, mam tutaj na myśli film Kogel Mogel, a także jego kontynuację. Grała tam oczywiście matkę głównej bohaterki i kobietę, która naprawdę też była do rany przyłóż, na wszystko miała sposób, i na despotycznego męża, i na trochę spanikowaną córkę, i na niepokornego zięcia, właściwie na wszystko. nawet na Piotrusia i na jego babcię. Więc kto mógł przypuszczać, że w roli gospodyni domowej i takiej miłej, ciepłej babuni może jeszcze bardziej podbić nasze serca? Okazało się, że tak, i to wszystko stało się za sprawą serialu Plebania. Śmiała się, że zarówno w centrum Warszawy, gdzie mieszka, jak i w sercu Manhattanu przechodnie na jej widok reagowali tak samo. Matko Święta, toż to babcia Józia. I tak w Babcie Józie wcielała się od 2000 roku i ta rola była dla niej bardzo przyjemna, bo pozwoliła jej również nie uciec od zawodu po przejściu na emeryturę i wypełniała czas. Aktorka sama przyznawała, że ona również bardzo lubi zarówno Babcię Józię, jak i cały serial. Jednym z powodów był fakt, że można w niej przemycić dużo życiowej mądrości i własnego poczucia humoru. Jednak sama za najważniejszy film w swojej karierze uważała film Smoleńsk. Podkreślała bowiem, że absolutnie wierzy w jego przesłanie. I otwarcie krytykowała kolegów po fachu, którzy bojkotowali ten film, nie przejmowała się również jego słabą oceną. Rola Anny Walentynowicz, działaczki społecznej ikony Solidarności, była jej pierwszym od lat występem na dużym ekranie. Zresztą pani Katarzyna nie bała się jasno mówić o swoich poglądach, wspierała Prawo i Sprawiedliwość, kandydowała nawet do parlamentu jako bezpartyjny kandydat do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Występowała na wiecach poparcia Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. I nie kryła też, że czasem czuje się jak trendowato, to są jej słowa, z powodu swoich przekonań politycznych i tego, że głośno je manifestuje. Mówiła w wywiadzie, że jest już stara i nie interesuje jej to, czy ktoś ją lubi z tego czy innego powodu, ale cieszy się, że zostają przy niej zawsze prawdziwi przyjaciele. No tu mnie tylko taka nachodzi refleksja, że trochę szkoda, że ludzie się aż tak bardzo dzielą ze względów politycznych. Ja was zawsze o to proszę, by jednak u nas tutaj w komentarzach nie było tak, bo wiadomo, że każdy jakieś poglądy swoje ma, ale czy to powinno wpływać na odbiór drugiej osoby? W mojej opinii zdecydowanie nie. W ostatnim czasie również na dużym ekranie mogliśmy ją oglądać w Mishmash, czyli trzeciej części Kogla Mogla. Film był kręcony właśnie po tym, jak aktorka pożegnała swojego męża, ale przekonywała ekipę, że da radę w nim zagrać i że to tak naprawdę pomoże jej przetrwać te trudne chwile. Trzymam się, bo ma być kręcona trzecia część Kogla Mogla, a obiecałam producentom, że zagram i będę żyła, mówiła aktorka. Jednak kiedy film się ukazał, okazało się również, że pani Katarzyna udzieliła wywiadu, w którym bardzo ten film skrytykowała. Powiedziała, że sama zagrała dużo więcej scen niż w filmie się znalazło, że poucinano wątki i że film po prostu nie składa się w spójną całość, tak w dużym skrócie. I co ciekawe, mimo tych wszystkich słów nie odmówiła ekipie i w ostatnim czasie pracowała na planie czwartej części Kogla Mogla. Od jakiegoś czasu również spekulowano na temat powrotu Plebanii na antenę TVP. Ponieważ serial bardzo się wpisywał w to, jaki teraz ma wymiar TVP, jakie wartości promuje, i plotki donosiły, że również już prowadzono na ten temat rozmowy. Również pani Katarzyna wypowiedziała się na ten temat. To był naprawdę dobry serial i warto do niego wrócić. Wszystko jednak zależy od tego, kto zagra proboszcza, oznajmiła w tabloidzie. A to wszystko dlatego, że pani Katarzyna nie kryła, że nie dogadywała się z odtwórcą roli proboszcza, Włodzimierzem Matuszakiem. Aktorka natomiast od lat opiekowała się domem aktora weterana w Skolimowie. Była także aktywną działaczką ZASP-u. Była odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i złotym medalem zasłużonej kulturze Gloria Artis. W ostatnich wywiadach zdradzała natomiast, że niestety z jej zdrowiem nie jest najlepiej. Chodziło głównie o wzrok. Widzę już tylko światło, zarysy postaci i przedmiotów. W domu poruszam się stałą trasą, którą znam doskonale, a roli uczę się ze słuchu. Córka i wnuczek nagrywają mi dialogi na dyktafon, a ja sobie potem odtwarzam i zapamiętuję. Rodzinę mam wspaniałą. Chodziło tutaj właśnie o przygotowania do czwartej części Kogla Mogla. Pani Katarzyna zdradziła również, że leczenie w jej przypadku było bardzo kosztowne. Wydałam majątek na leczenie. Na początku pomagały mi zastrzyki, które przyjmuje się w oko. Każdy kosztował ponad 3000 zł, a ja przyjęłam ich prawie 30. Jednak w pewnym momencie i zastrzyki przestały przynosić rezultaty. Pani Katarzyna była jednak z tym stanem rzeczy pogodzona. Mam 87 lat, nie rozpaczam, bo wiem, że Pan Bóg ma dla mnie plan. Przyjmuję to z pokorą i cieszę się, że mimo choroby mogę pracować. I to właśnie dzięki opiece rodziny mogła pozwolić sobie na takie leczenie, ponieważ nie ukrywała, że jej emerytura jest zbyt wysoka. W swoich latach wysługi za 60 lat pracy dostałam 860 zł emerytury. To była moja pierwsza emerytura. Potem zrobiło się 900 coś tam. Na dzień dzisiejszy emerytury moje i moich kolegów wynoszą po 2000 zł z kawałeczkiem. Okazuje się, że po opłaceniu rachunków niewiele mi zostaje. Informacje o śmierci pani Katarzyny Związkowi Artystów Scen Polskich przekazał wnuk artystki. Katarzyna Łaniewska zmarła w swoim domu w Łodzi. Kilka dni wcześniej przebywała w szpitalu, gdzie spędziła kilka ciężkich dni. Zmarła 7 grudnia 2020 roku w wieku 87 lat. Nie ma co kryć, że pani Katarzyna pozostanie na zawsze w naszej pamięci właśnie jako wspaniała gospodyni domowa, czy to z filmów, czy z seriali, z których najbardziej ją pamiętamy. Myślę, że dzisiejsza wiadomość dla wielu osób może być zaskakująca. Mimo że pani Katarzyna dożyła pięknego wieku, to jednak pamiętamy ją od dawna właśnie w roli starszych pań, ponieważ karierę taką bardziej medialną zaczęła robić w dojrzałym wieku. I niestety mamy w takim przypadku zgubne przeświadczenie, że te osoby są wieczne, ale na szczęście dzięki jej rolom i myślę, że kultowym rolom, które będą do nas bardzo często wracały, można zdecydowanie o pani Katarzynie powiedzieć, że do wieczności jej całkiem blisko. Bardzo Wam dziękuję, że dziś byliście ze mną. Oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście jak zawsze proponowali mi tematy odcinków i osoby, o których życiu chcielibyście posłuchać w przyszłości. Zapraszam Was także do grupy Przyjaciele kanału Pauli Rodak na Facebooku, gdzie zawsze możecie proponować tematy odcinków, a także do wysłuchania moich podcastów w serwisach streamingowych Historie Gwiazd. Dzięki Wam za dziś i do zobaczenia. Cześć!